Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Kolejny dzień, kolejny gameplay. No i przed nami już widzicie, co przed nami. Przed nami logo Rockstara. Czyli będziemy grali sobie w GTA. Trochę sobie ściszymy. GTA Vice City Stories. No dobrze, przejdźmy do sedna. Przejdźmy sobie do sedna, zobaczymy, jak to będzie działać. Jeszcze sobie przetrzemy ekranik. No na razie cutscenka jest w pełni płynna. Wygląda to bardzo przyjemnie. Dobra, no nie będziemy oglądać cutscenek. Nie po to tutaj jesteśmy, żeby oglądać cutscenki. No to już widzimy spadki. Dobra. Dobra, jesteśmy znowu. Nic nie straciliśmy, bo oni sobie tam gadali. No i dobra. Staram się tak, żebyście widzieli wszystko. Skoki, nie skoki. No jedź. Standardowo trochę niewygodnie mi się patrzy na to przez ekran. No i tu już mamy spadki, nie? Okej. Wypadliśmy. Czy jest tu gdzieś ten nasz motorek? Nie wiem, gdzie go posialiśmy. Motorek chyba jest to dobra. Czy on jeszcze będzie w ogóle zdatny do jazdy? No dobrze, zobaczmy sobie. Na razie 30 ramek. Tu już troszeczkę radio. Te radio można było chyba wyłączyć. Bo jednak ono troszeczkę chyba tutaj wpływa na to, że trochę za dużo się dzieje. Tak jak widzicie, muzyka intensywnie to i tutaj szarpie się to intensywnie. Słuchajcie, no na upartego można grać. Zobaczmy sobie tą mapę. A, tutaj możemy zmieniać sobie kamerę. Okej. Czekajcie, gdzie to było? Gdzie to było? Game settings. Okej, czyli tutaj mamy 1 razy PSP, frame skipping. Możemy sobie wziąć auto. Jest coś takiego jak auto tutaj, już nie pamiętam. No nie. Weźmy sobie na jedną. No nie, jest ok, jest auto, frame skipping. No dobra, to chyba dużo tutaj nie działamy. Więcej tutaj nie wymyślimy.
Ale możemy dziabnąć gościowi furę. No 19 ramek, no 19 ramek. Czy w Vice City muszą być zawsze wszędzie korki? Troszeczkę ruszam i nie widzicie do końca tych FPS-ów. Mamy 28, 27. Czekajcie, a... Czy my tutaj mamy możliwość wyłączenia tej muzyki? Okej. Okay. Okej, okay, czyli tego nie wyłączymy. Weźmy całkowicie music, wyłączmy. Zostawmy sobie tylko to. To mi jasność. No dobra, mamy teraz grę bez radia. Czy to coś zmieni, kiedy ta muzyczka nie będzie nam tutaj kolidować? Może trochę. Co sądzicie? 29 klatek. Czy jest to grywalne? Poddałbym to pod wątpliwość. 25, no jeżeli komuś nie przeszkadza, to no to może, tak? 29, 21. Jakieś tam zrywki są, no to trzeba przyznać. Tutaj nie ma tak, że to chodzi w 100% płynnie. Widzicie, spadki nawet do 13, 16 klatek. Dobra, wyjdźmy sobie i zobaczmy, jak to będzie w momencie, kiedy będziemy na piechotę. 18, 17, 16, no tutaj widzicie, spadki są kurde duże. Czekajcie, gdzie to się zmieniało? Tutaj się zmieniało. To coś wpłynie nam na... Idziemy. Możliwość oddalenia tej kamery. 27-16. No i tutaj widzicie, o. No niestety. Radiowóz jest zamknięty. Ma klamkę. Widzicie, już trochę zacząłem skakać. I robi się mniej płynnie. No teraz o, 31. Tu jest mniej troszeczkę rzeczy. Widzicie, jest pełne praktycznie 30. Wychodzimy, gdzie już trochę więcej tych obiektów jest. I niestety robi się mniej płynnie. Walka. Dobra, typ załatwiony. Policjant? Hmm.
Policjanta też załatwiłem. No patrzcie, walka 26. 25. Dobra, możemy sobie coś wziąć. No nie, czekaj, jak się zbierało. Aha, okej. A, tu się zmieniało, dobra. Nie wiem, jak to jest strzelić. Dobra, jest. Młódzka się zaczyna. No tutaj, kurde, no niby 15, ale to nie wygląda jakoś źle, nie? Baba mnie leje. Co ona taka jest mocna? I przez łeb do... No i widzicie, 18. Wsiądźmy sobie do fury znowu. Czternaście. 18. Piętnaście. No nie wygląda to za dobrze. Tu mamy 26, no ale tylko dlatego 30 nawet, bo się już tutaj nic nie dzieje, nie? Że słuchajcie, no wydaje mi się, że w tym momencie w takiej postaci to troszeczkę gra dla masochistów, nie? Niby możemy sobie tutaj latać, ale to jest to 17, 15, no nie wygląda to źle nawet na te 15 w niektórych momentach, ale jak się już przycina, to się przycina, nie? Zobaczcie, tu niby 16, no ale to wygląda kurde płynnie w miarę. Najgorzej w momencie, kiedy prowadzimy pojazdy. Jak prowadzimy pojazdy, to robi się od razu mniej płynnie. O, tutaj mamy 31 akurat. Dobra, wysiadamy. 29. 30. O, coś tutaj mamy. No, wziąłeś? A wziąłeś, co? Ta kamizelka jakaś. No, tu mamy 30. No, ale tu mamy pustkowia. Wsiadamy do fury. No, dogonisz go? No, chyba nie bardzo. Dobra. Ruszamy furą. No i teraz jak na przekór wcale nieźle. Dwadzieścia sześć, 28. Mam wrażenie, że im dłużej gramy, tym płynność jest lepsza. Myślę, że na pewno dużo pomogło wyłączenie radia, nie? Ale tu widzicie, znowu 15, bo są jakieś palmy, coś się zaczyna dziać, jakieś oświetlenie się włączyło. No ale teraz 25, 29. Słuchajcie, no obiektywnie na to wszystko patrząc, no można, tak? To kwestia, czy chcecie, nie? Czy chcecie po prostu grać w ten sposób? No bo myślę, że na upartego to nawet tą grę można byłoby przejść, nie?
No tu mamy 30 znowu ramek, nie? Niby coś tam się dzieje. Niby gdzieś tam biegamy sobie. No, możemy sobie zniszczyć furkę. A to wszystko w 24 klatkach. No, a tu mamy niby 18 przez chwilę. Ale, no, tu mamy znowu 30. Także te wahania, to są takie wahania, tak? To nie jest tak, że on cały czas ma taką ilość klatek, nie? No, jesteśmy wasted, także tym sobie zakończymy. No, widzicie, jak to wygląda. Wygląda, no, tak sobie. Wygląda tak sobie. Grać się da. Kwestia, czy dla was będzie to granie komfortowe. Ścinki są, trochę pomaga wyłączenie radia, ale niestety nie da się tutaj oszukać, że tych ścinek nie ma. Także dzięki serdeczne, jeżeli film się wam podobał, rzućcie łapkę w górę, dla zasięgów będzie mi bardzo miło i do zobaczenia. Hej!